Papugę możesz nauczyć wyznawać Jezusa Panem. Jezus Panem! Jezus Panem! Kulfon, kulfon, coś z ciebie wyrośnie. Aleluja! Kurde, ej, jakieś cudoki dziwne te twoje, aleluja. Apokalipsa 22:12. Kto krzywdzi, niech krzywdę jeszcze wyrządza. I plugawy, niech się plugawi. A sprawiedliwy, niech się uświęca. Aleluja. Słuchaj, wszystko wedle rodzaju. Danie ci wolności, wiesz po co jest? Coś ci powiem ciekawego. Danie wolności to taki teścik. To jaka była taka piosenka, nie? Coś ciebie wyrośnie, co? Kulfon, kulfon, coś ciebie wyrośnie. Chodzi o to, że wolność ma pokazać prawdę, bo patrzcie, religia nas nauczyła, że mamy się tak ubierać, mamy się tak zachowywać, mamy takie maski pokazywać, mamy to robić, tamto robić, tacy być, tak? A Bóg ci mówi nie, bo jesteś wolny. A czy mogę wszystko? Tak. A to też tak. Pytanie nie jest, czy to jest dobre. Pytanie jest, dlaczego chcesz tego, co chcesz? Bo tu jest napisane, kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdzi. Ale jest napisane, kto jest święty i sprawiedliwy, niech się uświęca. Aleluja. Wolność pokazuje, co masz w środku. Słuchaj, wdanie tobie wolności absolutnej pokazuje, co tak naprawdę masz w środku. Z pozycji fundamentalnej absolutnie w Bogu masz absolutną wolność. Ludzie mi zarzucają, mówią, Tomek, ty nagabujesz ludzi, do grzechu im pozwalasz. A ja mówię, nie, ja pierwszy. Kto krzywdzi, niech dalej krzywdzi. No, to jest Biblia. Apostoł Jan. Kto krzywdzi, niech dalej wyrządza krzywdę. Innymi słowy, pokaż, kim jesteś naprawdę. Masz absolutną wolność. Wiesz dlaczego? Bo chrześcijaństwa nie ściemnisz. Słuchajcie, bo to jest... Słuchajcie. Grzesznik ma w środku co? Nasienie grzechu. A grzech daje co? Grzeszne emocje, grzeszne myśli i grzeszne odczucia. I wolność powoduje, że ten człowiek to eksponuje. Religia powie ci, ty nie możesz. Zamknijmy tą świnię w klatce. I świnia tak sobie... Ale nie możesz robić... Ty teraz rób... Aleluja! A świnia... Aleluja! Kurde, ej, jakieś cudoki dziwne te twoje, aleluja! Dlatego Bóg mówi na początku, daj ci wolność. Co z ciebie wyrośnie, kulfon? Kulfon! Co tam będzie? Wiesz dlaczego? Bo chrześcijaństwa nie ściemnisz. Jeśli naprawdę narodził się w tobie Duch Święty, to masz gwarancję, że w tobie, kto jest święty, niech się co? Uświęca. Ty będziesz tego chciał. Ty będziesz tego chciał. Dla ciebie nie ma innej drogi. Dla ciebie nie istnieje inna ścieżka. Nie możesz stracić zbawienia. Ale czy naprawdę jesteś narodzony na nowo? Zbadasz to po swoich pragnieniach. Ale ja wyznam Jezusa Panem. No, ja. Wyznać to se możesz. Papugę możesz nauczyć wyznawać Jezusa Panem. Jezus Panem. Jezus Panem. Powtórz za mną teraz. Jezus Panem. Jezus Panem. Wow, zbawiona papuga. Aleluja. To nie jest zbawiona papuga. Może ty też jesteś taka papuga. Bo okoliczności cię wypapugowały. I wiecie, kiedy to wychodzi na jaw? Najczęściej tacy ludzie trwają kilka lat. Oni tak przychodzą, dają, są, ale po kilku latach to jest tak z nimi, nie? Jakbyś, wiesz, ciągnął zwłoki, coraz gorzej. Po kilku latach są zwłoki, rozumiesz? No bo ile można robić coś, czego się tak naprawdę nie chce? Człowiek sam się potrafi oszukać wiele lat. Naprawdę wiele lat. Człowiek potrafi iść do kościoła, przychodzić do wspólnoty, dawać hajs, być na ewangelizacjach, na grupkach, uwielbiać na uwielbieniu, podskoki, a dalej papuga. Dalej papuga. Bo nie ma wewnętrznych pragnień. On tylko, a co mogę? A co nie mogę? A powinienem? A nie powinienem? A ja mówię, stój! Możesz wszystko. Powiedz, mogę wszystko. Możesz wszystko. Możesz wszystko, nawet wysadzić ten budynek. Powiedz, możesz wszystko. Wszystko możesz, ale nie wszystko przynosi korzyść. Amen.